12-letnia Martyna Mroczka to kolejna tancerka ze szkoły tańca i ruchu Soul Dance w Dębicy, która zakwalifikowała się do finałowej szesnastki w programie You Can Dance Nowa Generacja. Poprzednią edycję wygrała dębiczanka Karolina Olszewska. Martyna Mroczka ma na swoim koncie tytuły mistrzyni Polski i Europy. Zdobyła także drugie wicemistrzostwo świata w International Dance. Tytuły te otrzymała tańcząc w duecie z Karoliną Olszewską. Kolejna tancerka ze szkoły tańca i ruchu Soul Dance w Dębicy w finałowej szesnastce ogólnopolskiego programu tanecznego oraz sukcesy na światowych mistrzostwach wielu tancerek świadczą o jakości kształcenia w szkole tańca i ruchu Soul Dance, której szefuje Edyta Mędrek-Śliwa. Martynie kibicują także władze miasta Dębicy. Po niewątpliwym wielkim sukcesie Karolinki Olszewskiej w ubiegłej edycji tego programu cieszymy się, że kolejna tancerka ze szkoły tańca Soul Dance dostała się do finału, do finałowej szesnastki. Mocno kibicujemy i zachęcamy też wszystkich mieszkańców Dębicy i regionu, aby wysyłali SMS-y, aby wspierali Martynkę i żeby ona również w tym roku, w tej edycji zwyciężyła w tym konkursie. Poczynania młodej tancerki można oglądać w piątki o godzinie 20:50. W TVP2. Martynie możemy pomóc w pozostaniu w programie, wysyłając SMS-y na numer telefonu 7346 w treści, wpisując 9.